31 marca, w przeddzień uroczystości Matki Bożej Łaskawej w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczyście wprowadził podczas adoracji monstrancję, która jest nazywana Królowa Pokoju, która została przywieziona przez Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace, a mianowicie pana Mariusza Drapikowskiego, pana Andrzeja Sikorę wraz z księdzem kanonikiem Andrzejem Stopyrą z Lubaczowa. Od 1 kwietnia uroczystości Matki Bożej Łaskawej w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie będziemy mogli adorować Najświętszy Sakrament w monstrancji Królowa Pokoju. Adoracja w Kaplicy Złotej jest codziennie od godziny 11 do 17.30. Adoracja Chrystusa w monstrancji, która jest nazywana Królowa Pokoju, to część projektu Stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, czyli z włoskiego Stowarzyszenia Królowej Pokoju. Zamierzeniem stowarzyszenia jest stworzenie 12 miejsc na wszystkich kontynentach świata, w których będzie trwała opasująca cały świat modlitwa o pokój za pośrednictwem Matki Bożej. Liczba miejsc adoracji realizowana w ramach projektu 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju i nawiązuje do apokaliptycznej wizji świętego Jana, w której czytamy: niewiasta obleczona w słońce, a wokół niej wieniec z gwiazd 12. Wykonana w gdańskiej pracowni Mariusza Drapikowskiego monstrancja została przekazana jako wotum do katedry lwowskiej nieprzypadkowo, ponieważ w Ukrainie trwa wojna i jest wiele cierpienia, łez z powodu utraty rodzin, domu, wolności. W kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu we lwowskiej katedrze, kaplicy Złotej, ta monstrancja będzie służyć nieustannej modlitwie o pokój. Wygląd monstrancji nawiązuje do wizerunku Maryi noszącej pod sercem swojego Syna Jezusa Chrystusa. Do jej wykonania wykorzystano kryształ, meteoryty oraz kamienie. Meteoryty symbolizują Maryjny wieniec z gwiazd 12. Barwy użytych kamieni też nieprzypadkowe. Kolor biały symbolizuje czystość i wieczną chwałę. Kolor żółty – majestat i chwałę Boga. Zielony – dziewictwo i nadzieję. Błękit – wierność i nieskazitelność oraz bezpośrednie obcowanie z Bogiem. Pragnieniem Stowarzyszenia Comunità Regina della Pace jest, by orędowniczy płaszcz Matki Bożej rozpostarł się nad Ukrainą oraz całym światem, a więc zachęcamy do włączenia się do tego dzieła duchownego, któremu przewodzi Maryja Królowa Pokoju, gdyż jesteśmy przekonani, że modlitwa zanoszona do Chrystusa za jej pośrednictwem jest najskuteczniejszym orężem w duchowej walce o pokój.